Myślę, panie trenerze, że akurat ta rywalizacja skończyła się po pierwsze dla was dobrze, no bo zwycięstwo, ale też myślę, że pokazaliście dojrzałość, no bo po tej bardzo trudnej pierwszej połowie potrafiliście się podnieść i wynik do przodu dla was. Czy mieliśmy jakiś plan od początku? Gdzieś tak jak chcieliśmy zagrać, tak jak w Gnieźnie, bo wiedzieliśmy, że Bojano będzie wysoko dość łapało, strzeli nam tą bramkę na 1-0, ale spokojnie czekaliśmy na ten swój moment, mieliśmy do tego 1-0, mieliśmy trochę sytuacji, nie chciało tam nic wejść. Weszła bramka Dasiowi na 1-1, fajnie, do szatni się schodziło na pewno dużo lepiej i w drugiej połowie już spokojnie dalej robiliśmy swoje i się udało. Chciałem właśnie spytać, jak przygotowaliście się mentalnie i taktycznie do meczu z Dragonem, no bo wiadomo, że to był zespół, który strzelał mnóstwo bramek po prostu przez te pierwsze 3-4 kolejki. Znaczy powiem tak, my możemy też strzelać mnóstwo bramek i będziemy też ich dużo tracić, tak jak graliśmy w zeszłym roku, gdzie wyniki były 11-6 czy 10-7 tutaj z Zieloną Górą, ale nie chcemy tak grać, chcemy grać tak, żeby nie tracić tych bramek, no przez to niestety strzelamy trochę mniej, ale najważniejsze, żeby strzelić więcej jak przeciwnik, teraz dzisiaj się udało. W Lubawie się nie udało, bo gdzieś się tam troszkę odpaliliśmy. Nam, no 7-1 wynik mówi sam za siebie, Lubawa była dużo lepsza. No a tutaj można było spokojnie poczekać. Wiedzieliśmy, co Bojano gra, bo znamy tych chłopaków na co dzień. Gdzieś tam już nieraz ze sobą graliśmy. Zresztą jeden z zawodników grał jeszcze w zeszłym roku u nas, więc wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Widziałem, ile cię kosztuje na pewno ten mecz pod względem nerwowym, bo tutaj skakałeś się na ławce rezerwowych, nawet kosztowało to cię żółtą kartką. Było dużo kontrowersji twoim zdaniem? Tak, no mówię, nie wypada mi mówić na temat pracy sędziów, bo to wiadomo, że to zawsze nie fajnie brzmi. Ale no mówię, no stoimy w tym samym miejscu, ja widzę ewidentnie, że wybija czerwony, jest aut dla czerwonych, czy rożny dla czerwonych, no to się denerwuje, no bo wiadomo, że wynik jest gdzieś tam, jest bliski, mówię, później możemy tego mogę tego żałować, że tam coś mówię, coś krzyczę do tych sędziów i skończyło się tą żółtą kartką, na szczęście tylko. No ale mówię, zawsze będzie tak, że nie będziesz obiektywny, tak? Czy zawsze będziesz patrzył w ten sposób, że to dla twojej drużyny się należy, może nieraz, może ja się myliłem, a myślę, że niekoniecznie, bo patrzyliśmy tak samo jak sędzia, on widział co innego jak ja, także. Ale to były auty różne, nie było karnego, także okej. Okay. Jesteś bohaterem tego meczu, bo strzeliłeś bramkę, która no, trochę odwróciła nam ten mecz, ale mimo wszystko chyba już nie myślisz o tej sytuacji zmarnowanej, gdzie nie padła bramka na 3-1, tak? Nie myślę. Już do dawna mi wyszło z głowy. Ważne, że druga padła na 3-1, gdzie uspokoiliśmy już wtedy grę i było bardzo stabilnie. Spytam cię o to samo, co trenera, ale ciekawiła mnie właśnie kwestia, jak się przygotowywaliście w ogóle do tego meczu z Dragonem. Zespół, który strzela mnóstwo bramek, a wy dzisiaj byliście ewidentnie skupieni na grze defensywnej. Tak, złapaliśmy od połowy naszego przeciwnika, gdzie to wyszło na dobre nam, stracili bardzo dobra postawa naszego bramkarza Jarka Ochala, gdzie pozwoliła na to, że straciliśmy tylko jedną bramkę i jest dobrze. Jest dobrze. Czujesz się coraz lepiej już na parkietach pierwszej ligi? Czuję się coraz lepiej, tak, dokładnie. Z meczu na mecz coraz lepiej. Oby tak dalej. Może kosztował ciebie ten mecz i myślę, że chyba też cały zespół, ale niestety porażka dzisiaj w Kiełbinie. No zgadza się, taki mecz, myślę, że szczególnie pierwsza połowa z naszą przewagą. Mieliśmy parę sytuacji jeszcze przy 1-0, nie strzeliliśmy, wychodziliśmy 2-1, później 3-1. No i stare przysłowie piłkarskie mówi, jak się nie strzela, to niestety się przegrywa. No właśnie głównym powodem tej porażki byś wskazał brak skuteczności ze strony twojego zespołu, czy jednak te, no bo zauważyłeś pewnie, że Kartuzy od początku tego meczu grały defensywnie, gdzieś starały się bronić od połowy wasze ataki, dłużej się utrzymywaliście przy piłce, ale chyba brakowało tej kropki na ti ostatecznie w waszych akcjach. Znaczy to wydaje mi się, że troszeczkę dzisiaj wyglądaliśmy gorzej fizycznie. Nie wiem, czy to też większość chłopaków gra na trawie, tak, łącznie ze mną. Wydaje mi się, że wczoraj były takie, większość chłopaków miała ciężkie mecze i dzisiaj brakowało troszeczkę tej dynamiki jak w ataku, tak i w obronie, bo bramki straciliśmy nie po jakichś ładnych akcjach przeciwnika, tylko tak naprawdę po naszych błędach. Gdzieś ktoś spóźnił, tak? Najpierw, powiem tak, najpierw myśleliśmy, później dopiero wracaliśmy do obrony. A niestety, najpierw trzeba wracać, a później troszeczkę pomyśleć. Nie? Jeżeli chodzi o ten sezon Dragon Bojano, spojrzałem na wasze statystyki i zdobyte bramki i stracone jednocześnie, mówię, Jezu, jaki to jest zespół, który na pewno tutaj zagwarantuje mnóstwo bramek. To jest wasz sposób na ten sezon? Czy powiem tak, my chcemy się bawić tym, tak, ten pierwszy rok chcemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak. My chłopak
zupełnie bardzo ofensywnych, praktycznie wszystkich. I co zresztą widać może poza jednym meczem pierwszym w Lęborku, gdzie był bardziej wyrównany, to tak naprawdę my prowadzimy grę wszędzie, tak? Beniaminek, który prowadzi grę. No widać, że może mamy braki jakieś gdzieś tam w obronie, ale to mówię, w każdym meczu praktycznie my mamy i sytuację do strzelania bramki i my prowadzimy grę, a drużyny przeciwne głęboko się bronią i to wydaje mi się, że dlatego my dużo strzelamy, ale też dużo tracimy, bo jeszcze nie jesteśmy na tyle dobrzy, żeby myśleć o obronie. Dzięki.